tvpodkarpacie.pl. Stało się dzisiaj o godzinie 13 w okolicach ulicy Marii Konopnickiej w Senoku. Symbolicznie wbito pierwszą łopatę, inaugurując budowę obwodnicy miasta. Podstawowym celem budowy obwodnicy Senoka jest przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy miasta, a przez to odciążenie układu komunikacyjnego w samym centrum Senoka. To bardzo trudny teren. Teren wymagający między innymi od spojenia skał. Bo tutaj za chwilę te maszyny już pracują i niebawem, jak mi tłumaczył inżynier budowy, dokopią się do skały i trzeba będzie ją po prostu strzelać, czyli metodą górniczą odspajać. Także i wymiana gruntów będzie tutaj miejscami potrzebna, bo będzie grunt, jest grunt niestabilny miejscami. Duże wyzwanie, mimo krótkiego odcinka, ale przede wszystkim duże wyzwanie pod kątem tego, co stanie się po oddaniu tejże drogi do użytkowania. Wreszcie te zatory, te korki drogowe, one pójdą, przejdą do historii, pójdą w niepamięć. Będziemy mogli płynnie przejechać w okolicach Senoka, jadąc w Bieszczady. Pawlak powiedział w samych swoich, wiekopomna chwila. Tak, rzeczywiście, bardzo ważny moment dla Senoka, dla władz miasta, dla pana burmistrza, dla rady miejskiej, dla powiatu. Pan minister Adamczyk bardzo wyraźnie powiedział, że oczekuje już teraz tylko i wyłącznie na zakończenie inwestycji, bo wszystko, co politycy mogli zrobić, zrobili. Są pieniądze, jest dokumentacja, inwestycja ruszyła. W maju 2019 będziemy otwierać z radością. Podobno tu będzie rondo w tym miejscu, gdzie stoimy. Zobaczymy, czyim imieniem ono będzie. Ale mam nadzieję, że to będzie rondo imieniem wszystkich mieszkańców Senoka. Dużo mamy inwestycji w Senoku w ostatnim czasie. Bardzo nas to cieszy, bo wiemy, że za ćwierć miliarda złotych mamy przeniesienie zakładu karnego wraz z halami produkcyjnymi. Teraz kolejna wielka inwestycja dla Senoka za blisko 140 milionów. Obwodnica, na którą czekano tutaj w Senoku od lat 70. Pamiętam plany, które widziałem w urzędzie. Można powiedzieć, że czekaliśmy na to przez pokolenia i wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w to, żeby ta obwodnica powstała, bardzo serdecznie należy podziękować, bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że to teraz za rządów naszych w Warszawie, Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, Solidarnej Polski i Polski Razem udało nam się zdobyć środki na tą obwodnicę, choć wiem, że ten proces przygotowania tego potężnego projektu trwał dużo więcej, bo rozpoczął się też za poprzedników. Tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, należy bardzo serdecznie podziękować i naprawdę bardzo się cieszę, nie tylko jako sanoczanin, jako poseł ziemi sanockiej, ale przede wszystkim jako poseł sejmowej Komisji Infrastruktury. Niektórzy wójtowie, burmistrzowie nie chcą obwodnicy, bo mówią, że w tym momencie miasto nie będzie miało turystów. Senok ma wielki potencjał kulturalny. Tu w tym roku tyle turystów. Przy takich ciężkich warunkach drogowych tutaj w Senoku, przecież dostać się w Senoku w lipcu czy w sierpniu, gdzie 26-27 tysięcy samochodów przejeżdża przez centrum miasta, to jest prawie tu niemożliwe. Wiedzą wszyscy mieszkańcy i turyści, jak od Dąbrówki ile się jedzie do miasta. Przecież to jest pół godziny samego dojazdu, te 2-3 kilometry. To pokazuje tak naprawdę, że obwodnica jest potrzebna. Senok ma duży potencjał kulturalny, ma Muzeum Budownictwa Ludowego, ma Muzeum Historyczne. Takich tłumów i turystów jak w tym roku do jednego i drugiego muzeum nie było. W związku z tym nie obawiam się. Ci ludzie będą przyjeżdżać do Senoka, a jednocześnie będzie też dobre dla turystów, którzy rzeczywiście w początkowym okresie nie będą chcieli być w Senoku, bo ja wierzę, że i tak jak będą wracać z Bieszczadów, to w tym momencie przyjadą do Senoka. Będzie to ułatwienie również dla turystów, ale trzeba pamiętać, że w Senoku powstają różne fajne obiekty, które też będą przyciągać turystów, bo jeżeli powstanie Centrum Rehabilitacji Sportowe, powstanie basen otwarty, który będzie miał powierzchnię 1100 metrów kwadratowych, który tak naprawdę będzie mógł przyjmować jednorazowo około 2000 ludzi, to
ci ludzie no, będą wybierać, będą mieć do wyboru różne baseny tu w okolicach Sanoka, ale proszę wierzyć, że taka infrastruktura tam, która będzie na tym centrum, spowoduje, że oni też będą do Sanoka przyjeżdżać w tym momencie. I Sanok będzie bogaty nie tylko przez potencjał kulturalny, ale i potencjał turystyczny i sportowy. Wiem, że Sanoczanie nie mogą się doczekać tej jakże potrzebnej inwestycji. Jeżeli można w kilku słowach o tym opowiedzieć, to może tak. Obwodnica liczy niemal 7 km długości, będzie wykonywana w klasie technicznej GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego. Przechodzi przez dosyć zróżnicowany i trudny teren. Jest to teren górzysty, sporo wymian gruntu, materiałów skalistych w podłożu, cieki przechodzące w poprzek obwodnicy i 30 obiektów mostowych różnej wielkości. Także dosyć skomplikowany temat, no, który rozpoczynamy. Realizowaliśmy podobne inwestycje w kraju. Jeśli chodzi o położenie geograficzne, ten region różni się nieco od inwestycji zlokalizowanych na przykład nad morzem. Prawda? Są to inne uwarunkowania geograficzne, terenowe, gruntowo-wodne. Niemniej robiliśmy w podobnych warunkach również budowy 200, 300, może 400 pracowników w kulminacyjnym momencie może być na budowie. Może być więcej. Wszystko zależy od frontów robót, od warunków pogodowych. Dostosowujemy to na bieżąco. Najdłuższy łącznik to jest zdecydowanie od Bronda Beksińskiego do obwodnicy, to jest prawie 1,5 km i tutaj mówię jeszcze raz i cały czas będę podkreślał, że duży wkład Urzędu Marszałkowskiego w powstanie tego łącznika. Łącznik po przetargu to 22 miliony złotych. Gdyby miasto musiało wydatkować takie pieniądze, to nie byłoby tej inwestycji, które wcześniej wymieniłem, nie byłoby wkładów własnych na dworzec multimodalny, na zakup autobusów niskich, niskoemisyjnych, nie byłoby możliwości tyle przekazania pieniędzy na drogi tutaj lokalne, bo przekazujemy tego bardzo dużo, musielibyśmy ten łącznik budować, a decyzją zarządu, decyzją marszałka województwa, decyzją sejmiku, w 80% ten łącznik mamy dofinansowany, czyli 18 milionów to są pieniądze Urzędu Marszałkowskiego, 4 miliony to są pieniądze nasze, to już zupełnie inna postać finansowa i w tym miejscu dziękuję, na pewno będziemy realizować te łączniki, a ja wierzę, że będą powstawać takie różne inne obiekty, może za 2-3 lata, które też będą wymuszały jakby inne rozwiązania drogowe. Ja tutaj namawiam i już też wypowiadam się z ministrem i z posłami, abyśmy walczyli o przedłużenie tej obwodnicy, aby ta obwodnica miała również wejście na teren Przemyski, aby to, bo tak gdzieś projektowano kiedyś, potem zaniechano tego, my będziemy to odświeżać, żeby obwodnica była przeciągnięta przez kolej, przez SAN i żeby łączyć również tą stronę Przemyską. Pan burmistrz rzeczywiście zabiega i dba i słusznie. I tak powinni robić burmistrzowie, samorządowcy. Zabiega i dba tutaj o swój region, o swoje miasto, o swój samorząd. O wszystko to, czym na co dzień zarządza i za co odpowiada. A to między innymi dobra komunikacja na terenie. Ja natomiast rozmawiając z panem burmistrzem na ten temat, powiedziałem, że wpierw muszą to ocenić inżynierowie. Musi to ocenić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad pod kątem koncepcyjnym, pod kątem możliwości technicznych, ale także i finansowych. Więc proszę, aby nie poszedł taki przekaz, taka informacja z naszego spotkania, że przyjechał Adamczyk i obiecał, że będzie budował już drugi etap tej drogi. Ważne jest to, że będziemy się nad tym pochylali, będziemy analizowali tą realizację. No, od pomysłu do przemysłu droga zazwyczaj jest dosyć daleka, ale na pewno nie będzie to trwało tak długo, jak w przypadku obwodnicy tego etapu, który dzisiaj symbolicznie został rozpoczęty. Sanok się nie zwija, Sanok się rozwija. TV Podkarpacie.pl